Znajdujemy się na łodzi typu Byk. Tego typu łodzie kiedyś pływały po Wiśle z różnego rodzaju towarami. Były kilka razy większe od tej, dwa razy szersze, dwa razy dłuższe. Natomiast no, w związku z tym, że tutaj mamy taki, w cudzysłowie, w dobrym znaczeniu wyścig w budowie różnych jednostek, więc ja już od 5 lat, odkąd założyłem Fundację Dom Wisły, marzyłem o tym, żeby zbudować Byka. Nie udało się zbudować Byka, natomiast nabyłem bat Zygmunt. Na nim realizuję nadal rejsy po Wiśle i dzięki tym rejsom w Warszawie, tego typu inicjatywie, udało się uzbierać fundusz, żeby zbudować właśnie tą jednostkę. To jest pierwszy byk wiślany, pierwszy warszawski byk. I to jest, że tak powiem, mojej i mojej fundacji dziecko, dzieło. Ponieważ miałem w Warszawie projekt już do realizacji, już na tej łodzi, konkretnie właśnie na tej łodzi, tempo musieliśmy nadać bardzo szybkie i udało nam się ją zbudować w paręnaście dni. Plus jeszcze tam troszeczkę było, akurat trafił się weekend majowy i tak dalej, więc w sumie to jest około 3 tygodni od pierwszej postawionej deski do zwodowania. Mogę się poszczycić tym, że również ją budowałem, brałem czynny udział w budowie tej jednostki. Wszystko, co tu jest zaprojektowane, to jest też myśl na podstawie wielu, na bazie wielu pływań wieloma jednostkami. I te wszystkie przemyślenia są, że tak powiem, przelane tutaj na te drewno, na którym tutaj się znajdujemy. Trzeba dbać o to, żeby jeżeli ona jest wyciągnięta na ląd, trzeba dbać o to, żeby ona nie zbyt szybko się nie rozeschła, ponieważ wyciąga się całkowicie mokre drewno. Trzeba utrzymywać troszeczkę tej wody na pokładzie. Jeżeli nie utrzymujemy tej wody, na pewno trzeba... Są różne teraz techniki, ale głównie wszystko jest naturalne. Olej lniany i wszystkie pochodne olejów, dziegciów, czyli smoły drzewnej. Wszystkie naturalne składniki, naturalne produkty, które kiedyś były używane. Okazuje się, że dzisiaj się sprawdzają znakomicie i doświadczamy tego naocznie. Tak? Byk Holender ma 12 metrów długości, ma 3,20 szerokości. Nie bez celu ma 3,20 szerokości, żeby go przewozić, żeby można było go swobodnie przewozić na tirze. To jest granica, kiedy można go przewozić bez żadnych dodatkowych zezwoleń i zgód i różnego rodzaju rzeczy. Zanurzenia na pusto ma około 15 do 17 cm. Z 12 pasażerami około 20. Także bardzo niewiele. Silnik mamy specjalnie też konstrukcyjnie łódź od samego początku była tak zrobiona, że silnik jest w tak zwanej studni, czyli jest na pawęży, które jest troszeczkę bliżej środka zamontowane. Dzięki temu od tyłu nie widać silnika, jest przykryty starym płótnem po to, żeby się nie rzucało w oczy.